Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj są z nami Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, wiceprezes suwerennej Polski. Dzień dobry panie redaktorze. Poseł Paweł Kowal z Koalicji Polskiej. Dzień dobry. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor. Dzień i Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. A ja jestem z Koalicji Obywatelskiej. Ale może być polskiej? No, może jakaś antycypacja była, przepraszam bardzo. Przecież to było po prostu przejęzyczenie, panie redaktor. Z Koalicji oczywiście Obywatelskiej. Proszę panów, proszę państwa, słuchaczy, widzów. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Raport ma związek ze znalezieniem szczątków obiektu w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą. No i z raportu wynika, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zignorował sygnały Centrum Operacji Powietrznych. No i proszę panów, tenże dowódca wcześniej wydał takie oświadczenie. To jest generał Tomasz Piotrowski. Otóż zaapelował, cytuję, o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy. To jeszcze komentarz generała Romana Polko dla Onetu powiedział, że generał powinien sam złożyć wypowiedzenie, spadła rakieta. Jeżeli nawet polityczni przełożeni zabronili mu jej szukać, to on powinien się im sprzeciwić, powiedzieć, że służy przede wszystkim ojczyźnie, a nie ministrowi. Jak panowie myślą, do kogo ten apel generała Piotrowskiego był skierowany? Kto się powinien czuć jego adresatem? Może państwo się czują też po części adresatami? Marek Sawicki. No tu wydaje mi się, że kluczowa jest wypowiedź jednak generała Polko, który sugeruje, że prawdopodobnie generał Piotrowski miał zakaz poszukiwania tej rakiety, co jest dla mnie zdumiewające, bo jeszcze 15 listopada przed południem mieliśmy Komisję Obrony Narodowej. Tam zapewniani byliśmy jako posłowie, jako parlamentarzyści, że mamy świetny system obrony powietrznej, że mamy trzy warstwy, które się nawzajem pokrywają i nie ma możliwości, żeby cokolwiek nam z nieba na głowy spadło. A tu po południu już było przewodowo i dwie ofiary, a potem okazuje się, że niespełna miesiąc później mamy kolejną rosyjską rakietę w centrum Polski. No i jeśli generał Polko sugeruje, że generał Piotrowski ale sugeruje zakaz jej poszukiwania, to przed programem rozmawialiśmy trochę o koniach. Być może rzeczywiście zamiast antyradarów puścić do lasu kawalerię konną i ona skutecznie te pociski będzie odnajdywała. No, to nie są panie żarty. Panie pośle, chcę tylko zwrócić uwagę, że żarty. Sugeruje generał Polko, ale nie rakieta, wiemy, czy on wie. Rakieta, która przeleciała tak naprawdę prawie 300 kilometrów, która była pod kontrolą polskiego wojska, natowskiego wojska, gdzie poderwano także myśliwce i 6 miesięcy de facto nikt jej nie szuka. Rakieta, która także służy do przenoszenia ładunków nuklearnych. Ładunków co najmniej 100 razy silniejszych niż ten, który rzucono na Hiroszymę. Więc to jest zagrożenie bardzo poważne i wydaje mi się, że ten ping-pong, który jest w tej chwili pomiędzy ministrem Błaszczakiem, pomiędzy generałem Piotrowskim i jeszcze dodatkowo sugestiami pana prezydenta, źle świadczy. Ale jakimi sugestiami pana prezydenta, co pan ma na myśli? No, Oświadczenie BBN-u? Oświadczenie BBN. Też, tutaj jest, tam też jest apel o spokój. Tam jest właśnie apel o spokój, ale jednocześnie obrona pana generała. Więc ja nie oskarżam tu nikogo, ja tylko zwracam uwagę na to, że jako obywatel czuję się w tej sytuacji zagrożony. Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, mamy informację, że jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Mamy przewodowo. Miesiąc później mamy rakietę w Zamościu pod Bydgoszczą. I dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jak to się stało, kto ją znalazł i w jakim celu ona została na nasze terytorium wysłana. Kto ją znalazł, to wiemy. Pani na koniu ją znalazła, tak? No, więc
to nie jest naprawdę powód do żartów. To jest poważne oskarżenie wobec ministra Błaszczaka, który oczywiście ma cywilny nadzór nad polską armią, ale to jest także wskazanie dla wszystkich służb mundurowych, że owszem, wykonujecie zalecenia nadzoru cywilnego, bo to jest konstytucyjny obowiązek i prawo, natomiast z drugiej strony możecie być jednego pewni, że za tej władzy, jeśli zdarzy się jakikolwiek wypadek, jakakolwiek wpadka, ta władza bronić was nie będzie. W każdym razie bym chciała jeszcze raz powiedzieć, że trzeba ostrożnie podchodzić do wypowiedzi generała Polko, ponieważ nie wiemy, czy to jest jego sugestia, czy on się domyśla, że tak mogło być, czy on coś wie. Michał Wójcik. Znaczy, ja kontynuuję jakby pani myśl. Trzeba przede wszystkim zachować dużo spokoju. To jest pierwsza rzecz. To jest poważny incydent z całą pewnością. Natomiast patrząc na działania opozycji, no nie ukrywam, że jestem zdumiony, bo w sytuacji, kiedy za granicami naszego kraju toczą się działania wojenne, opozycja wyskakuje i atakuje naprawdę znakomitego ministra, jakim jest Mariusz Błaszczak, i żąda dymisji, no to właśnie robi dokładnie odwrotnie to, niż ten generał mówi w tym filmie. Nie ma żadnego spokoju. Ja proponowałbym, żebyście poczekali państwo po pierwsze, żeby się zapoznać z raportem, bo rozumiem, że w tej chwili pan prezydent ma ten raport, pan premier. Po drugie, macie Komisja Służb Specjalnych, Komisja Obrony Narodowej. Za kilkanaście dni możecie dokładnie wypytać o wszystko. No jeszcze jest apel o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po trzecie są działania prokuratury, Wydział Wojskowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzi postępowanie i w tej chwili tak naprawdę to tak trochę po omacku działacie. Co robicie? Wyskakujecie i żądacie dymisji bardzo dobrego ministra, który wzmocnił armię, a nie osłabiał tak jak było w waszych czasach. Więc uważam, że to powinno być oczywiście zbadane bardzo dokładnie, natomiast my mamy bardzo mało informacji w tej sprawie. Jeżeli pan poseł mówi, pan minister o tym, że system nie działa, to jest całkowita nieprawda. On działa zgodnie ze standardami natowskimi. Rozumiem, że jak pan minister, pan poseł byłby generałem, to kazałby zestrzelić obiekt, tak? Rozumiem, że pan wie, że w radarze to jest taka malutka plamka i nie wiadomo do końca, czy to jest, jaki to jest obiekt, czy to jest rakieta, czy to jest samolot cywilny, czy nie. Więc tutaj zalecałbym pewien spokój, powściągliwość w wydawaniu opinii. Dobrze, że jeszcze są konie. Kto dalej, pani redaktor? Słucham? Kto dalej? Paweł Kowal. Okay. Paweł Kowal, właśnie Koalicja Obywatelska, żąda dymisji ministra Błaszczaka i też składa zawiadomienie do prokuratury. Czy już złożyła? Myślę, że sprawa jest logiczna. To znaczy w Polsce za bezpieczeństwo odpowiada prezydent, premier, minister Błaszczak, szef sztabu i dowódca operacyjny. Te 5 osób. Za moje i państwa, którzy nas słuchają. Mija 6 miesięcy. Czy państwo są w stanie chociaż powiedzieć, kto mówi prawdę? Czy nasi słuchacze mogą się dowiedzieć dzisiaj prawdy? Co się właściwie stało? Jak można ich traktować, że w tej sytuacji, o której mówił minister Sawicki przed chwilą, ja słyszę, że tu opozycja coś jest winna. Nie przestanę być głosem, my nie przestaniemy być głosem, a na jesieni w ogóle będzie inaczej po wyborach. Bo ludzie dostaną proszę, prawdę. Teraz ja, ale ja panu mogę oddać widział, głos. Widział mam pan dla pana prostą propozycję. Mam dla pana, ale mam dla pana prostą propozycję. Albo pan przejmuje mój głos, jestem w stanie panu oddać. Nie albo mogę pan przyjąć, bo jest nieprawdziwym głosem. Fałszywym, no manipulującym. Ja myślę, że pan... Dobrze, Paweł Kowal kończy swoją wypowiedź. Więc jeszcze raz, chciałbym powiedzieć wszystkim obywatelom. Za wasze o bezpieczeństwo odpowiada prezydent, odpowiada szef rządu, minister obrony i dwóch generałów. I macie prawo jako obywatele i będziecie mieli to prawo wyegzekwowane jesienią przez polityków, żeby oni wam powiedzieli, co się stało 6 miesięcy temu i żeby sobie nie robili żartów. Bo opowiadanie o tym, że został pocisk w krzakach, nie wiadomo po co, ja już nawet śmiać się nie mam z tego. To niech pan powie, może ja mam do pana pytanie. Wyście na co liczyli, że ten pocisk tam zarośnie krzakami, że co? A sprawozdanie pan widział, które ujawnił jeden z dziennikarzy? Ale ja się pytam pana. Ja już wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. A pan jest strasznie, do tego. A panu jest strasznie głupio i łyso, bo pan odczuwa może jeszcze resztki. Właśnie nie. Uważam, że pan próbuje to zakrzyczeć. Panu jest głupio i łyso. To teraz posłuchamy, jak jest Jarosławowi Selinowi. Pani redaktor, jeżeli można. Zostało upublicznione sprawozdanie. Przecież jeden z dziennikarzy to zrobił, gdzie było napisane, że nie było żadnego incydentu. Zrobił to jeden z generałów. Przecież w internecie swobodnie pan może dojść do tego dokumentu. Dlaczego pan nie odniesie się do ale jak tego? To nie było incydentu? Jeżeli, znaczy, jeżeli nie było rakiety. No właśnie, dopóki się nie mówię, znalazła, dlatego nie proponuję, było. Żeby była w czymś... Panowie, nic nie słychać, koniu, jeśli mówicie jednocześnie. Kobieta na koniu znalazła ten pocisk i to nie jest śmieszne, a pan jakiś, o jakimś, incydentu. Że nie było incydentu opowiada.
Ale ja mówię o tym, co było w sprawozdaniu napisane. I pan się do tego nie chce odnieść. Ale mówimy, teraz pan mówi o którym sprawozdaniu? O sprawozdaniu, który cytuję w raporcie... Nie w raporcie, który został przedstawiony panu prezydentowi, tylko w sprawozdaniu, które było przedstawione wiele miesięcy temu. A ja panu mówię, było napisane, że nie było żadnego incydentu. Tak, że 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni polskiej powietrznej. Oraz nie zostały podjęte... Kto mówił prawdę? No minister Błaszczak mówił prawdę. A wy wyszliście i zażądaliście dymisji. W 89 ale roku chwileczkę, to jest właśnie... Minister się tutaj powołuje na sprawozdanie dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. To minister Błaszczak mówił prawdę. Dlatego o tym mówię. Ja już się teraz pogubiłam. Jarosław Sellin. Przed chwilą słyszeliśmy przedstawicieli sił politycznych Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy 8 lat rządzili i są zatroskani o polskie bezpieczeństwo i mówią, że pod naszą władzą to bezpieczeństwo zapewnione nie jest. Ja przypomnę, że w czasie waszej władzy, kiedy oddawaliście władzę, na armię było przeznaczone 37 miliardów złotych. Dzisiaj 137 miliardów złotych, czyli o 270% więcej. Że systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej żeście nie budowali, że Redzikowo żeście amerykańskie zablokowali, bo Tusk powiedział, że Redzikowo się nie podoba Putinowi. To był jeden z argumentów, żeby Redzikowa nie budować. Że system obrony Wisła, Narew mieliście budować, ale nie zrobiliście do 2015 roku nic. A dzisiaj mamy Patrioty, mamy Pioruny i stopniowo ten system budujemy. Rzeczywiście, ale doszło do poważnego... Doszło do poważnego incydentu, ja go nie lekceważę, ale weźmy pod uwagę to, że od prawie 500 dni za wschodnią granicą Polski trwa brutalna wojna, w ramach której każdego dnia Rosjanie wystrzeliwują od kilku do kilkudziesięciu rakiet i takie incydenty niestety mogą się zdarzyć. Zdarzyły się dwukrotnie w Polsce, zdarzył się też taki incydent z upadkiem niezidentyfikowanego obiektu na terenie Chorwacji. Procedury pierwotnie zadziałały. Rakieta została wykryta na terytorium Polski, samoloty zostały poderwane, zarówno polskie, jak i sojusznicze, a potem popełniono pewne błędy. Te błędy są wylistowane w najnowszym dokumencie w tej sprawie, bo wy się powołujecie na dokumenty przedwczorajsze, natomiast najnowszy dokument to jest dokument ministra obrony narodowej przekazany prezydentowi i premierowi Rzeczypospolitej. Tam macie listę tych błędów, które popełniono na poziomie wojskowym. I teraz jest sprawa w rękach naczelnego dowódcy sił zbrojnych, czyli prezydenta, czy wyciągnąć w tej sprawie konsekwencje, czy nie. Ale jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, kiedy mamy taką okrutną wojnę za wschodnią granicą, niestety trzeba się liczyć z tego typu incydentami i opozycja nie powinna wykorzystywać do celów politycznych ataków tego typu sytuacji, tylko powinna się zachowywać tak jak my, kiedy my byliśmy w opozycji. Jak ja byłem w opozycji, Prawo i Sprawiedliwość i mieliśmy na przykład przekazywanie informacji o planach ewentualnościowych NATO, to się zamykaliśmy z ministrem obrony z Platformy Obywatelskiej na zamkniętym tajnym posiedzeniu i żeśmy się wzajemnie informowali i nikt nie leciał potem do mediów i nie kłapał do mediów, żeby atakować, że te plany ewentualnościowe są niezbyt mądre i niezbyt bezpieczne. No to może tu nie było tej informacji ze strony ministra niezbyt obrony. Niezbyt bezpieczne dla Polski, a wy latacie do mediów i już żądacie jakichś konsekwencji politycznych i w ogóle wszczynacie histerię. Pan poseł mówi o jakiejś broni atomowej silniejszej niż Hiroshima. Jaki nastrój wy tutaj wytwarzacie w narodzie polskim w tej sprawie? Dwa zdania, panie redaktorze. Dobrze, ale co powinno zostać zrobione, panie ministrze? Co pana zdaniem wyciągnięte wnioski. Dobrze, ale co wnioski powinno są zostać... teraz w komunikacie. Wiadomo było, że rakieta jakaś jest nad terytorium Polski, że jednak ona naruszyła przestrzeń powietrzną. Tak, nikt temu nie przeczy. Jeszcze raz powtarzam, procedury pierwotne zadziałały. Została wykryta, wzbito samoloty nie tylko polskie, ale i sojusznicze. Niestety nie udało się jej zestrzelić, spadła i potem popełniono pewne błędy, jeśli chodzi o ten komunikat z 16 grudnia, że jednak poinformowano fałszywie, że nie naruszono przestrzeni powietrznej w Polsce i jeśli chodzi o poszukiwanie tego obiektu, bo zaniechano tego poszukiwania, a można było wysłać na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, żeby ten obiekt został znaleziony. Ktoś popełnił błędy, teraz rzecz w ręku prezydenta, żeby jako naczelny zwierzchnik sił zbrojnych wyciągnął z tej precyzyjnej informacji ministra obrony narodowej właściwe wnioski. Powiedziałam, że pan może mówić, bo chciałabym, żeby pan poseł Marek Rutka mówił. Dobrze, ale pan jeszcze za chwilę będzie mógł się odnieść. Dobrze? Poseł Marek Rutka, państwo chcą zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To wynika z niedostatku informacji, czy z tej takiej, no z tych takich
z ataku różnych sprzecznych informacji na, że tak powiem, mózg człowieka. Lewica złożyła wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jest właściwe ciało konstytucyjne też, którym takie informacje powinny zostać przekazane. To my nie mamy niedosytu informacji. Ja mam wrażenie, że mamy... Mamy bardzo dużo, ale właśnie nie wiadomo... całą masę dezinformacji. One się zwalczają wzajemnie. Ale trzeba tą sprawę uporządkować. To znaczy para myśliwców dyżurnych NATO została poderwana, ponieważ z terenu Białorusi wystartował bombowiec taktyczny Su-34 zdolny do przenoszenia rakiety CH-55. To nie jest żaden obiekt latający, jak tam się w tych dokumentach. Konkretnie jest to rakieta, która ma zasięg 3000 km w wersji też, bo jest taka wersja z ładunkiem konwencjonalnym i mogąca przynosić głowice jądrowe. 3000 km to jest daleko, daleko za Paryż. I teraz jeśli ta rakieta została odpalona, bo ona została odpalona z tego bombowca, zgodnie z procedurami, ponieważ bombowiec został blisko granicy polskiej wykryty, została poderwana ta para myśliwców przechwytujących dyżurnych. Trzeba pamiętać, że ciągle na terenie Polski przy granicy wschodniej operują siły sojusznicze, w tym samolot zwiadu AWACS, który bada i sprawdza wszystkie także nisko lecące obiekty, w tym rakiety. W związku z tym dokładnie było wiadomo, że na teren Rzeczypospolitej rakieta z terytorium Białorusi wleciała. Natomiast... Przepraszam, że panu przerwę w tym momencie, ale jeżeli pan tutaj mówi o takim zasięgu, to ona również mogła wylecieć z terytorium? Mogła wylecieć z terytorium Polski. Więc może i mogła... jej nie szukano, bo to było Nie. Dokładnie wiadomo, że ona na terytorium Polski została. Dlatego podjęto działania absolutnie nieskuteczne, ja bym powiedział amatorskie. Poderwanie jednego śmigłowca i wysłano patrol policji, żeby szukać rakiety. Pan minister mówi o jakichś wielkich nakładach na siły zbrojne, ale może trzeba zwiad konny w takim razie też w tym budżecie. To jest niestety śmiech przez łzy, ponieważ zaniechano 16 grudnia dalszych poszukiwań, sądząc właśnie, że to zarośnie krzakami, może wpadnie do jakiejś rzeki i nic się nie stanie. Natomiast mówimy też o najnowszych dokumentach. Otóż Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę pod nazwą Poziom Integracji Obrazu Rozpoznanej Przestrzeni Powietrznej w Wymiarze Sojuszniczym i Narodowym. I ten dokument jest na biurku Ministra Obrony Narodowej. I ten dokument wykazuje dziury w całym systemie i niedochowanie procedur. I w jakiej sytuacji teraz postawiony jest pan prezydent? Otóż pan prezydent powiedział, że on na razie nie przewiduje żadnych ruchów kadrowych. To znaczy... Ale nie ma wniosków. Przede wszystkim nie ma żadnych wniosków. Teraz ale on to powiedział przed dokumentem, który nie, właśnie otrzymał Ministra Obrony Narodowej. On w tej chwili broni generała. Wszystko na to wskazuje, że generał przekazał te informacje, natomiast te informacje nie zostały dalej upublicznione. Że przekazał prezydentowi? Przekazał ministrowi Błaszczakowi i prawdopodobnie to zostało na biurku ministra Błaszczaka. 16 grudnia pan minister Błaszczak zajęty był uczestniczeniem w święceniu kaplicy w szpitalu w Legionowie. Ale pan sugeruje, że minister Błaszczak kłamie, mówiąc, że nic nie było takiego raportu. Minister Błaszczak... Że nie naruszono 16 grudnia przestrzeni powietrznej Polski. To nie było żadnego... Skoro rakieta wleciała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest naruszenie przestrzeni. To Centrum Operacji Powietrznych miał te informacje, a pytanie, czy dalej była przekazana. Wszyscy dookoła, łącznie z siłami NATO, miały tą informację, ponieważ poderwanie pary dyżurnej samolotów to nie jest zamówienie taksówki, tylko jest cała masa dokumentów, które znajdują się na jakiej podstawie, co było powodem tego, że ta para została poderwana i że na terytorium Polski wleciał pocisk z terytorium Białorusi. I mówienie, że nic się nie stało. Proszę pamiętać, że nie było żadnej informacji przekazanej też opinii publicznej, a trzeba powiedzieć, że kilkanaście dni wcześniej prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że żadne niemieckie systemy rakietowe obrony przeciwlotniczej Patriot nie są Polsce potrzebne, ponieważ polskie niebo jest właściwie chronione. Widać, dobrze, Łukasz Rzepecki teraz. Łukasz Rzepecki... Długo mówimy, a Łukasz Rzepecki jeszcze nie powiedział nic. Ja wiem, że to zależy od wyłącznie decyzji prezydenta, czy będzie takie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale może. Jakie jest pana osobiste zdanie? Może w tej sytuacji takiej, że tak powiem, czy można mówić o kakofonii informacyjnej, ale w tym momencie taka jest. Czy nie byłoby to dobrym pomysłem?
Po pierwsze, szanowni państwo, ważmy słowa, ważmy emocje. Pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna pełnoskalowa i Rosja słyszy i obserwuje to, co my mówimy, jak się zachowujemy. Jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie pokazywał, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, to pan prezydent taką radę zwoływał kilkukrotnie w ubiegłym roku, ostatnio w rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Także wszystko przed nami. Natomiast ostatnia wypowiedź pana prezydenta była sprzed 2 dni. Wczoraj do kancelarii prezydenta wpłynął raport skierowany przez wicepremiera, pana ministra Mariusza Błaszczaka. Pan prezydent po zapoznaniu się z tym raportem będzie podejmował stosowne decyzje, jeżeli uzna takowe za stosowne. Czyli właściwie odpowiednie służby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego analizują teraz raport przekazany przez pana ministra obrony czyli narodowej. Rozumiem, pamiętajmy, że nie mamy po co się przywiązywać do oświadczenia BBN-u, bo ono było przed przekazaniem tego raportu. Sytuacja jest dynamiczna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj nie popadali w taką paranoję i nie naszych Polaków martwili tym, że są oni w jakiś sposób zagrożeni, bo nie są. Musimy spokojnie działać, rozważnie, roztropnie, ważyć słowa i nie popadać w panikę. Dobrze, to będzie ostatnie słowo panie Marka Sawickiego. Pan ciągle po 7 latach rządzenia w 8 roku rządów PiS-u mówi o rządach koalicji PO-PSL. Ja panu przypomnę, że zostawiliśmy wam kompletny przetarg zakończony na Patrioty 8 baterii. Bez pieniędzy. Że się to wstrzymali. Okazało się, że później na różne cele pieniądze były, więc na to też pieniądze były. My je znaleźliśmy. Dwa. Program Narew Wisła także był przygotowany. Zakup Karakali był przygotowany i Macierewicz to zatrzymał. Więc zatrzymaliście na 7 lat system zbrojeń, a w ostatnim roku zrobiliście zakupy za 400 miliardów, gdzie mamy tak różnorodny sprzęt, że jego serwisowanie będzie nas kosztowało około 1 biliona rocznie. Byliście świetni. Więc to jest właśnie wasz kierunek świetni, obrony. Działacie świetni. Wtedy, kiedy Rosjanie już są na granicy i wojują z nami, a 7 lat wiedzieliście, że byliście jest świetni. Zagrożenie od 2014 roku i nie robiliście byliście nic. Świetni w papierkowej robocie, ale nie realizowaliście tych wszystkich rzeczy, które na papierze żeście napisali. Powtarzam, 37 miliardów... Ile jest baterii? Dobrze, proszę panów, kończymy ten temat. 95 tysięcy żołnierzy mieścili się na jednym stadionie, a teraz 167 tysięcy żołnierzy i ta liczba rośnie. Likwidacja jednostek. Rozumiem, że sprawa będzie wyjaśniana. Tam, pan proszę, panie ministrze, jeden i drugi pan minister jest proszony o już zakończenie polemiki. Panie ministrze, chcę być grzeczna, ale stanowcza wobec pana również. I będę stanowcza. Ale uciekacie od tematu, bo jest faktem, że ktoś z tych 5 osób najważniejszych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kłamie. Jest faktem, że rząd nie zrobił tego, co zrobił rząd Platformy i dobrze, że to przypomniał minister Sellin. Czyli nie poinformował opozycji w normalnym trybie i nie poinformował nikogo. Jest faktem, że dzisiaj nie wiadomo, czy granica jest chroniona, czy nie. Jest faktem, że działania tego rządu w tej konkretnej sprawie były nieskuteczne, no bo racja fizyka, Kaśka, butów nie ma, rakieta wleciała. I jest faktem, że to trwa 6 miesięcy, a panowie mówicie, żeby ktoś był spokojny. Ja myślę, że obywatele, jak was słuchają, to są bardzo spokojni, jak na to, co wy wyprawiacie. Bo to wyście przez te 6 miesięcy powinni już dobrze, nie wiem, czy to będzie zwieńczenie, które państwa bo wy mówicie słuchaczy o relacjach i między panów sobą, kto z was pójdzie do dymisji, a ludzie myślą o swoim bezpieczeństwie. Na tym polega. Pośle, to tylko powiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej odnotowało obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Dzisiaj z kierunku Białorusi prawdopodobnie balon obserwacyjny i na miejscu działa zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. I to tyle w tej sprawie. Druga sprawa, która bulwersowała w tym tygodniu i bardzo poruszała zupełnie inne emocje niż rakieta, to była sprawa śmierci małego 8-letniego chłopca z Częstochowy, zakatowanego, zmaltretowanego przez swojego ojczyma. I tutaj pojawiają się różne pytania i różne już takie wnioski na gorąco. Co robić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło albo żeby one były
absolutną rzadkością, ale pojawiła się też dyskusja o karze śmierci. O karze śmierci mówi premier, mówi minister sprawiedliwości, mówią też różni politycy, którzy dodają, że oni wiedzą, że jesteśmy w różnych strukturach międzynarodowych, co wyklucza przywrócenie kary śmierci. Poza tym nasza konstytucja wyklucza stosowanie kary śmierci. No ale dyskusja jest i z takim pytaniem, czy może z tej dyskusji coś się rozwinie. Marek Sawicki, czy warto o tym rozmawiać? Rozmawiać o tym trzeba, dlatego że kilkaset dzieci rocznie jest zakatowywanych w swoich domach, wśród swoich najbliższych i tam zamiast czuć się bezpieczni, niestety bezpieczne nie są. Ten konkretny przypadek także przypominam, że dziecko było cztero czy sześciokrotnie wracane do domu, do tego kata, który w końcu go zamordował, więc to są poważne problemy. Natomiast zgłaszanie dzisiaj powrotu do kary śmierci, zresztą także papież Franciszek jasno wypowiedział się w tej sprawie, odnosząc się jakby w nauce Kościoła do ochrony każdego życia, więc jeśli życie poczęte, to i to życie mordercy też w jakiś sposób jest, podlega ochronie, on powinien być izolowany. I tu chcę wyraźnie podkreślić, dyskusja, która idzie w kierunku kary śmierci, jest to dyskusja uciekająca od odpowiedzialności struktur państwa za bezpieczeństwo dzieci w rodzinie, w szkole. Ale ta dyskusja idzie też w kierunku zaostrzenia kar. I są propozycje i wnioski. Zaostrzenie kar, ale przede wszystkim dopilnowanie, żeby system ochrony dzieci był systemem spójnym, żeby przekazywane sygnały rzeczywiście była na nie reakcja. Żeby sprawa, kiedy trafia do sądu, to sąd nie wracał ofiary w ręce katów, tylko żeby jednak ta ofiara znalazła pomoc. To jest kwestia zwiększenia chociażby rodzinnych domów dziecka, które mogłyby się zająć rodzin opiekuńczych tymi dziećmi, przynajmniej w sposób okresowy. Więc na pewno jest to głęboki problem, wymaga i dyskusji, i także rozwiązań. Pan minister Wójcik, można rozmawiać o karze śmierci, czy to jest bezproduktywne w tym momencie? Bo to jest dyskusja akademicka na tym etapie. Akademicka? Rozmawia się i się będzie rozmawiało na temat kary śmierci, bo o takich sprawach zawsze tak było. Ja wiem, bo krew się burzy, jak się słyszy o takich zbrodniach. No dokładnie. No jest pytanie, czy ten wymiar kary, który w Unii Europejskiej nie można ani wykonywać kary śmierci, ani w ogóle nie może być w porządkach prawnych, bo inaczej państwo nie może wejść do Unii, jeżeli rzeczywiście ma w porządku prawnym karę śmierci. Natomiast to nie znaczy, że Unia jest najbardziej cywilizowaną strukturą świata, bo gdyby tak było... W Europie tylko Białoruś chyba ma karę śmierci. To jest prawda, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach wykonuje się karę śmierci, jest kara śmierci, w Japonii jest, to znaczy, że co, oni są mniej cywilizowani niż Unia Europejska? Nie. Gdzie przyjmujmy, że wszystko to, co Unia Europejska narzuca, to jest wspaniałe, piękne, cudowne, my mamy się do tego stosować. Dlatego, że nie ma kary śmierci, dlatego zaproponowaliśmy jako resort sprawiedliwości bezwzględne dożywocie. I tutaj oczywiście opozycja znowu zaczęła atakować, bo to również jest niehumanitarne, a my przyjmujemy, że jeżeli nie może być kary śmierci, to niech będzie. Od października wchodzi taki przepis zaproponowany przez lidera Ministerstwa Suwerennej Polski, szefa resortu sprawiedliwości, bezwzględne dożywocie. Bezwzględne dożywocie, czyli osoba, która zostanie skazana na tą karę, za na przykład zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, nigdy nie wyjdzie na wolność. I tak my pojmujemy jakby kwestię odpłaty za określone czyny. A co do tej sprawy... To no i czy to nie jest wystarczające? Czy to nie powinno zamykać tej rozmowy o karze śmierci? W warunkach, w których funkcjonujemy w Unii Europejskiej, no to jest jedyna możliwa kara, ale i tak to będzie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka rozstrzygane, bo z całą pewnością będziemy o to odpytywani. My mamy system taki sposób... O to bezwzględne dożywocie, tak? Tak, o to z całą pewnością tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o tą dramatyczną sprawę dziecka, no to tu jest pytanie, czy system, czy człowiek, bo to jest pytanie. I dziwię się, że oczywiście wyskakują z Koalicji Obywatelskiej, atakują, że błąd systemowy, bla, bla, bla i tak dalej. To zawsze to jest. Ale boją się jak ognia powiedzieć, że mógł człowiek zawinić. Bo w każdej z tych spraw decyduje na końcu sędzia. Zawsze to mówię, sędzia ma więcej
większą władzę niż każdy polityk, bo decyduje o losach człowieka. Pan już wskazuje winnego sędzia. Nie. A może materiał, który miał sędzia, był niewystarczający. No, pani redaktor, żebym był dobrze zrozumiany, nie wskazuje nikogo. W żadnym razie. Poczekajmy. Prokuratura prowadzi czynności w tej sprawie, prokuratura regionalna. Bardzo czyli mówimy teraz o sądzie rodzinnym i o tych wnioskach, kuratorzy, o pieczę zastępczą. Wszystkie instytucje, które po drodze się znajdowały, jak również i sędziowie, którzy rozstrzygali ostatecznie, mając na stole określone dowody i wnioski, czy to z ośrodka pomocy społecznej, czy od kuratora, to jest wszystko, to musi być zbadane. Nie jestem w stanie teraz przesądzić, kto popełnił błąd, ale na pewno nie powiem tak, jak powiedzą koledzy z opozycji czy koleżanki z koalicji, wyskakują na konferencję i mówią błąd systemowy. Bo to jest najprostsze, co można powiedzieć, bo się boją powiedzieć, że to człowiek mógł zawinić. No dobrze, ale chyba jest błędy systemowe, może nie błędy, ale niedoskonałości są, jeżeli są, oczywiście. Jeżeli są wnioski, i dlatego żeby jednym to poprawić, zdaniem to bo już są. Dlatego zaproponowaliśmy ustawę antyprzemocową. Oni tylko o tym mówili, a my to zrobiliśmy. 9 tysięcy nakazów opuszczenia domów rocznie jest. Tak, po prostu można wywalić przemocowca. 3 tylko były zażalenia do sądu w tej sprawie. 3 zażalenia. Minister Romanowski przygotował także ustawę, ponieważ oni mówili o analizie każdego z przypadków. Tak, jest to w ustawie, która została przygotowana. Ja przygotowałem ustawę o patostreamingu. Kończąc ten wątek, to jest wniosek pani minister Maląg i też premiera o zmiany dotyczące właśnie przemocy nad małoletnimi, bo zdaje się, że tutaj nie ma jakichś szczególnie nowych, osobnych i ostrych przepisów. No, ale od października wchodzi nowelizacja kodeksu i karnego. Ona dotyczy oczywiście też dotyczy, czyli jak najbardziej są podnoszone kary. Czyli tam niepotrzebne są te wnioski. I pani minister Maląg, i premiera. Pani redaktor, minister Ziobro pokazał kierunek zaostrzenia kar i to wchodzi w życie w październiku. Taka jest prawda. Między innymi ta kara, o której rozmawiamy. Paweł Kowal, państwo głosowali w czasie, kiedy było głosowanie nad zaostrzeniem kar? Chyba przeciw, albo wstrzymywali się, tak było w opozycji. Ja jestem w ogóle skrępowany wypowiedzią mojego poprzednika, no bo on nie mówi na temat po prostu. Zgadzam się z jednym, że jest błąd ludzki. To jest błąd członków tego rządu. Poszczególnych ministrów, którzy odpowiadają za kwestie profilaktyki na przykład. Wy przecież dobrze wiecie, nie od dzisiaj, rządzicie 7 lat i błagam, nie odpowiadajcie o tym, co było za sanacji, potem co było za króla Kazimierza Wielkiego, bo to jest żenujące. Jak się rządzi 7 lat i stara się tak rozmazać sprawę wobec obywateli, żeby im się wydawało, wy chcecie wprowadzić błąd tymi wypowiedzi. To gdzie są te błędy systemowe? Ale to nie są błędy systemowe, to są ludzkie błędy. Członkowie rządu powinni przesunąć pieniądze na przykład na psychiatrię dziecięcą. Przecież o tym się mówi od kilku miesięcy. Wy to nazywacie jakimiś błędami systemowymi, żeby nie powiedzieć, co nie zostało zrobione. Nie zostały zrobione podstawowe rzeczy. Jest bardzo dobre badanie, mam swoje informacje, możecie też przeczytać. W twarzy radykalizacji szczegółowe badania. Wiadomo, co trzeba zrobić. Nie kryjmy tego za jakimiś dziwnymi sformułowaniami. Wiadomo, że w Polsce nastąpiła radykalizacja. No dobrze, ale jakby spojrzeć na tę jedną sprawę, to co tu może pomóc psychiatrii? Pani redaktor. Pomoc w psychiatrii. To wszystko jest bardzo ważne. No, wie pani co? Ale na pewno nie może pomóc na tę sprawę dyskutowanie o karze śmierci, o której wszyscy wiedzą, że jej nie będzie. No błagam. A zaostrzenie kar? Dyskusja o zaostrzeniu, przecież o orzekaniu. Dzisiaj, jeżeli chcemy zapobiec dalszej radykalizacji w szkołach, to po pierwsze musimy zacząć od siebie. I nie odpowiadać na każde pytanie, a opozycja jest zła, a opozycja, a tamci. Tylko powiedzieć, trzeba zrobić to i to. Ja się tu zachowuję jak polityk. Odpowiadam, trzeba zrobić czyli to tak, i to. I my to jesienią. Co dalej? Sekundę. I my to jesienią zrobimy. Co dalej? Proszę? Pan powiedział zrobić to i to. Nakłady na psychiatrię. Trzeba. Ale jakże te sprawy się to ma? No bo pan powiedział to, więc pytam. Związku, to jest błąd ludzki, jesteście nie na swoim miejscu po prostu. Panie pośle, ja pana bez żadnych intencji pytam, bo pan mówi to i to. Rozwiązania w służbie zdrowia, żeby był dostęp do szpitala psychiatrycznego, nie śmiejcie się. Jarek, ja nie rozumiem, dlaczego ty się z tego śmiejesz. Ja się uśmiecham do ciebie. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ty się z tych problemów śmiejesz. Czy ty sobie zdajesz sprawę, ile więcej jest w Polsce prób samobójczych? Z czego wy się śmiejecie? Nie śmiejcie, co was bawi? Tak, ale teraz mówimy o tym przypadku. Po prostu trzeba rozwiązać ten podstawowy problem. Następny problem dać jak ty. A ja traktuję poważnie. Panowie, bardzo, bardzo proszę. Po prostu nie rozumiem. To jest nie na miejscu. Mówię to z sympatią. Nie na miejscu w momencie, kiedy rozmawiamy o 8-latku. W szkołach mamy problem pomocy psychologicznej z kolei. Pan poseł się zagubił, ja mu pomogę.
Tym się trzeba zająć. Czym się zajmował w tym tygodniu minister edukacji? Zajmował się jakąś wyimaginowaną seksualizacją. A czym się powinien zająć? I to jest moja rada i o to was proszę. A jak wy tego nie zrobicie, to i tak my to zrobimy. Trzeba zapewnić pomoc psychologiczną, to jest drugi punkt każdemu dziecku w szkole. Dobrze, proszę bardzo, Łukasz Rzepecki. Proszę bardzo. Szanowny panie pośle, zgadzam się z tym, że wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży jest tematem niezwykle ważnym. I możecie to zrobić Panie redaktorze, my już od dawien dawna to robimy. W Kancelarii Prezydenta już kilka lat temu, od kilku lat, odbywają się spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta, z Rzecznikiem Praw Dziecka, z Pierwszą Damą, z Panem Prezydentem, właśnie w kontekście wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie powstał nowy ośrodek, szpital psychiatryczny dla dzieci w województwie podlaskim, bo tego brakowało. Pan prezydent Andrzej Duda, po rozmowie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, udało się zwiększyć 2 miliardy na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Bo dlaczego tak się dzieje, że zwiększają... Ale to wszystko jest bardzo ważne, ale ja bym chciała, żebyśmy wrócili do sedna, czyli śmierci 8-letniego Kamila. Myślę, że to wsparcie psychologiczne w tym momencie, on by się nie zwrócił o wsparcie psychologiczne. Konsultowałem jako doradca do spraw młodzieży kilkaset organizacji młodzieżowych w Polsce. I organizacje młodzieżowe. Telefon działa przy Rzeczniku Praw Dziecka. Panie pośle, proszę nie wprowadzać w błąd. Natomiast to jest temat bardzo ważny. Trzeba o nim rozmawiać, pani redaktor. Tak, ale się z tym zgadza. Tego sedna, pan prezydent, o którym dziś mówimy, nie dotyka. I organy państwa o tym problemie wiedzą, bo żyjemy w ciężkich czasach. Jest za naszą wschodnią granicą wojna, jesteśmy po pandemii koronawirusa i niestety te myśli depresyjne wśród dzieci są. Tak, natomiast jeśli chodzi, ale jak można zapobiec takim tragediom? Nie jednocześnie. Kończy, nie. Przepraszam. Łukasz Rzepecki, proszę. Jak zapobiegać takim sytuacjom? Trzeba nagłaśniać. Pani redaktor, trzeba nagłaśniać takie sprawy. I tutaj też moje spojrzenie w kierunku mediów regionalnych, czy MOPS-ów, czy organizacji, które na co dzień współpracują z takimi rodzinami, żeby od razu sygnalizować, mówić, jeżeli się coś dzieje złego w takiej rodzinie i żeby jak najszybciej zapobiegać temu. Widzimy, co się stało. Nie możemy dopuścić, żeby kolejny dzieciak w taki sposób, czy w podobny sposób stracił życie. Musimy działać. Teraz Marek Rutka. Muszę powiedzieć, że jestem zasmucony i właśnie nie wiem, czy bardziej zasmucony, czy zażenowany tą dyskusją, ponieważ my mówimy o karze śmierci dla sprawcy, dla mordercy, dla zwyrodnialca, a zapominamy o dziecku. Ja tutaj bardzo mało usłyszałem o Kamilu. Nie zapominamy o dziecku. O tym, cały czas przypominam o dziecku. Śmierci wprowadzić, tylko czy taka osoba, taki zwyrodnialec w momencie maltretowania, oblewania wrzątkiem dziecka, myśli o tym, czy to będzie 25 lat, bezwzględne dożywocie, kara śmierci. To jest potworna demagogia i niestety żerowanie na tej tragedii. Tak, nie widzę tutaj rozwiązań systemowych. Ale to też jest takie myślenie o wymierzaniu sprawiedliwości. To jest bardzo ludzkie. Przywrócimy życie Kamilowi? Nie przywrócimy, to znaczy, że mamy nie karać Komisji przestępców. Zdrowia i stałej Komisji do Spraw Zdrowia Psychicznego. Żeśmy, nasz klub Lewicy, 10 marca zorganizował w Sejmie okrągły stół na temat sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży. Z udziałem fachowców, specjalistów, ale tych, którzy są w tym wszystkim najważniejsi, czyli młodzieży i dzieci. Te świadectwa, o których oni mówili, dzieci, licealiści mówili o swoich próbach samobójczych. 2 tygodnie temu w Gdyni, bo myśmy w klubie podjęli decyzję, w kraju będzie 16 regionalnych okrągłych stołów na temat zdrowia psychicznego. W poniedziałek będzie w Bolesławcu, 2 tygodnie ja organizowałem w Gdyni. Ja myślę, że powinniśmy rozmawiać o zdrowiu psychicznym tego faceta, który zakatował dziecko. Był zaopiekowany w szkole, także pod kątem jego kondycji psychicznej, żeby znał swoje prawa, żeby wiedział, do kogo się zwrócić o pomoc w sytuacji takiej, kiedy biegał po ulicy w piżamie i policja go odwoziła do domu. System nie działa. Ja widziałem...
A system tworzą ludzie. Na tacy szkoła jak i GOPS ze tacy jak pan. Tacy jak pan. Ja powiem, wie pan, jaka jest sytuacja, ale ja się panu nie śmiałem. Ale ja mam pytanie. Ja też mam pytania. Panie ministrze. Pięć razy sąd miał na stole tą informację. Dlaczego nic nie zrobił? Dlaczego? To ja panu powiem. W Rzeszowie 83 rodziny zastępcze są. Wie pan, ile jest tak zwanych zawodowych? 3. Tak państwo płaci marnie, że tylko trzy. Ale co, panie pośle, pan sugeruje, że sąd podjął takie decyzje, dlatego że nie byłoby dokąd skierować dzieci? Bardzo często tak się dzieje, że sąd nie kieruje do rodzin zastępczych, bo ich nie ma. Akurat rzecznik sądu mówił, że tam w tych wnioskach nie było mowy o przemocy. Było, oczywiście. Była mowa o przemocy. A, że była mowa o jakichś dysfunkcjach, że, ale nie o przemocy. Dlaczego, no, dlaczego w systemie edukacji, wtedy, kiedy obowiązuje obowiązek szkolny, jeśli przenosi się dziecko z jednego miasta do drugiego z rodzicami, to w systemie informatycznym jest ślad, że to dziecko się przenosi i musi być wypełniony obowiązek szkolny. W przypadku gminnych ośrodków pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej, jeśli jest w rodzinie założona niebieska karta mówiąca o przemocy w rodzinie i rodzina się przenosi i dziecko, nie ma żadnej informacji pomiędzy tymi placówkami. I to jest wasza wina. I tutaj nie ma co zwalać na tak zwany przedziwny system, tylko na ludzi, którzy nie wykonują swojej roboty. Jeszcze pana zapytam o media, ale za chwilę. Teraz Jarosław Sellin. Popełniło skutecznie samobójstwo i było 2000 prób samobójczych. 150% wzrostu rok do roku. Dobrze, Jarosław Sellin teraz, proszę bardzo. Komikowi oczywiście nie przywrócimy, ale trzeba z tej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską, wyciągać wnioski. A no właśnie jakie? No na przykład takie, że życia mu nie przywrócimy, ale dobrze by było, żeby ten zwyrodnialec, który tego mordu dokonał, nigdy nie miał już styczności z ludźmi na zewnątrz. Czyli żeby dostał karę bezwzględnego więzienia dożywotniego. I dlatego premier Morawiecki polecił ministrowi sprawiedliwości zaostrzyć przepisy kodeksu karnego w tej części, która dotyczy znęcania się nad dziećmi, ale jak mówi, tak żeby takie kary były ale możliwe. Ale jak mówi pan minister Wójcik, już będzie w październiku, możliwe by to bez zlecania pana premiera. Będziemy też uruchamiać specjalną akcję społeczną, która pokaże, jakie są możliwości działania na poziomie społecznym, żeby nie było znieczulicy, żeby ludzie reagowali, żeby mieli możliwość reagowania i żeby wiedzieli, gdzie pójść z taką informacją, jeżeli takie niepokojące rzeczy na przykład w sąsiedztwie się dzieją. I wreszcie trzecia rzecz, która została już przeprowadzona, mianowicie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Nie przemocy w rodzinie, bo to była ustawa, która miała dziwną nazwę, jakby postponującą rodzinę, tylko właśnie przeciwdziałaniu przemocy domowej. I tam na przykład rozszerzyliśmy katalog osób, w stosunku do których te przepisy będą obowiązywać. Na przykład o innych członków rodziny, niezależnie od wspólnego zamieszkania z agresorem, czy o byłych partnerów, czy o byłych małżonków. Będziemy też uruchamiać na mocy tej ustawy. Są różne rodzaje rodziny, jak mówiła w tej chwili, mówiła pani wiceminister Schmidt. Dokładnie tak. Nie zawsze one są w sensie formalnym, prawnym, zgodnie z polską konstytucją. Różne związki po prostu będą objęte. Tak, różne związki będą tym objęte. Będziemy uruchamiać specjalne programy psychologiczno-terapeutyczne również dla tych osób, które stosują przemoc domową, jeżeli ona jeszcze była na poziomie, powiedzmy, delikatnym, a nie tak ostrym, jak w przypadku Kamilka. Żeby jednak tę sytuację ratować. Procedura niebieskiej karty i tak dalej. To wszystko w tej ustawie już jest przewidziane i ona wchodzi w życie. Ale oczywiście najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji takiej, żeby ci zwyrodnialcy, tacy jak morderca Kamilka, nigdy już nie wyszli spoza krat więziennych. I tu trzeba ostrego zaostrzenia kodeksu karnego. Dobrze, to jeszcze do panów, obu, bo panowie obaj byli dziennikarzami i też mieli różne inne, i ma ten pan Marek Rutka związek z mediami jako członek Rady Mediów Narodowych. Pan był w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, poza tym, że był pan dziennikarzem. Ja się zastanawiam, jak o tym informować, żeby po pierwsze nie epatować właśnie tragediami, a żeby to miało taki, taki rezultat, że człowiek nie będzie się zachowywał jak te słynne małpki, prawda, które nie widzą, nie słyszą. I jeszcze nie pamiętam, co jeszcze nie robią, panie sporcie. Media, w szczególności media publiczne, powinny realizować misję. I tą misją jest między innymi edukacja. Czyli między innymi w kanałach kierowanych do dzieci i młodzieży powinny być przekazy, co robić, czy co dziecko, co młody człowiek ma robić w sytuacji takiej, kiedy jest przemoc, czy to w rodzinie, czy w związku nieformalnym, do kogo się zwrócić o pomoc i żeby ta pomoc była
skuteczna, żeby on się nie wstydził, pani redaktor dobrze powiedziała, żeby to nie było stygmatyzowane. I to jest rolą. Między innymi rozpowszechnianie telefonów zaufania, czyli chociażby 116-100. Chociaż trzeba powiedzieć, że Fundacja Dać Dzieciom Siłę, która 20 lat prowadziła telefon pomocowy dla dzieci, nie dostała pieniędzy i musiano na zbiórce publicznej zdobyć pieniądze, ponieważ budżet państwa wycofał się z finansowania, ale także nie powinno być takich zdań, jakie wypowiada minister edukacji, minister Czarnek, który mówi, jeśli rodzic kocha swoje dziecko, to musi surowo je karać, a dzięki temu można uniknąć zarażania dziecka płytkim pacyfizmem. Tak mówi? I minister Czarnek jeszcze mówi, kto kocha naprawdę, ten karci surowo. Czy to są zdania człowieka, który jest odpowiedzialny za edukację i wychowanie teraz tak mówił dzieci? W tym kontekście, czy pan jakieś wcześniejsze? To są wcześniejsze, ale człowiek jest ciągle ten sam. Ja rozumiem. Nie sądzę, ja mam wrażenie, że tu obowiązuje regres, a nie progres u pana ministra. Jeśli nie wiedza nie myli, to jedynym programem dedykowanym dzieciom i wyłącznie dzieciom jest program właśnie telewizji publicznej. Telewizja ABC to jest specjalny kanał tematyczny dedykowany właśnie dzieciom i tam takie programy edukacyjne są. Ale pani redaktor pewnie miała na myśli... Nie, ja miałam na myśli, jak uwrażliwić ludzi, żeby tak. Trzeba przede wszystkim mówić interesująco, ale nie w momencie, kiedy już jest po fakcie. Przede wszystkim nie traktować tego typu zdarzeń jako materiału do taniej sensacji, do epatowania emocjami, do taniej sensacji. Pierwsza strona w gazecie, prawda, bulwersujące zdjęcia i tak dalej, które często przekraczają pewne granice odpowiedzialności, za którą jest krzywda wyrządzona też konkretnym ludziom. Więc po prostu nie przekraczanie tej granicy. Media mają potężną władzę, jeśli chodzi o tworzenie emocji społecznych i z tą władzą wiąże się pewna odpowiedzialność. Trzeba się oczywiście z troską pochylać nad takimi sytuacjami, informować, gdzie trzeba, ale niekoniecznie wywalać na pierwsze strony. Zachowywać się po prostu jak przyzwoity obywatel. Czasami może lepiej nie napisać, nie robić taniej sensacji, która podczytność czy tam zwiększy nakład, tylko pójść do odpowiedniego organu z taką informacją, nawet jeśli tę informację pozyskał przedstawiciel mediów. Proszę panów... Ja chciałem powiedzieć tak, że... Ale już skończyliśmy to. Ja bym chciała pana zapytać o to, co mówił w tym kontekście w Sulechowie Donald Tusk. Czy on jednak nie przekroczył granic? Właśnie to takie pytanie jest wskazujące, ale to ja pana poproszę... Może zacytujmy. Ja poproszę o opinię. Ponieważ on już... Ja rozumiem, że jest prekampania, ale premier Tusk już nie mówi do swoich przeciwników politycznych, tylko właściwie do ich wyborców. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się niehańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia ma bardzo podobny do tej klienteli. Czy takie uogólnienia właśnie nie odnoszące się już właśnie nie do przeciwników, tylko do wyborców, to nie jest jakieś przekroczenie granicy? Myślę, że tutaj... tej dyskusji to się dobrze łączy. Było widać, że jeżeli chodzi o potępianie przemocy domowej, bicia i tak dalej, no to mam wrażenie, że tu była zgoda. Nawet były propozycje, żeby zaostrzyć kary. Więc nie wiem, gdzie tu jest między nami różnica. Tak, powinny być zaostrzone kary i wszelkie formy przemocy domowej powinny być mocno ukarane. Jeżeli chodzi o akcje społeczne, które są planowane, to ja tutaj jestem w stanie inaczej postąpić niż rząd. Bo oni zawsze powiedzą, że opozycja jest zła. Tak, ja mogę powiedzieć, dobrze, że to planujecie. Sprytnie powinny, pan ucieka od cytatu. Ale prosiłam pana, żeby pan się do tego wie pan, dlaczego tak panu odpowiadam? Także dlatego, że pan dzisiaj zacytował cytat, którego w rzeczywistości nie było. Ja się do niego nie odnosiłem, ale ponieważ ten nie był. Chcę powielać kłamstwa. Ten był, ja nawet w czasie rzeczywistym oglądałam transmisję. Więc odpowiadam, tak, będziemy potępiali takie zachowania. Jeżeli komuś się nie podoba ta forma potępienia, niech potępi inaczej. A to, co trzeba zrobić, mogą się nam podobać działania rządu, jeżeli chodzi o akcje społeczne. Ja tylko jedno chcę powiedzieć. Jeżeli teraz rząd wprowadza rozwiązania ustawodawcze, to ja bym chciał, żeby je wprowadził 4 czy 5 lat temu. I pytam, dlaczego po 7 latach. Ponieważ dane, na które się powołujecie i wiedza o tym, jaka jest sytuacja w szkołach, jaka jest na przykład sytuacja z dostępem do psychologa, jest już od dawna. Każdy człowiek, który tym się zajmuje, o tym wie. I trzeba było to zrobić dawno. I my oczekujemy, że zrobicie to teraz, a jeżeli tego nie zrobicie, to Koalicja Obywatelska i jak sądzę inne partie opozycyjne się na tym skupią jesienią. I to jest także powód, o który pani pytała pana Sellina i pana posła, pana ministra Sellina i pana posła, dlaczego ja na przykład unikam osobiście szczegółowo opisywania tej zbrodni, właśnie żeby na nią nie zwracać uwagę.
ale też nie chcę robić sensacji, opowiadać ciągle o karze śmierci. Ja się skupiam i my się skupimy na tym, żeby pokazać 5-6 punktów, które trzeba zrobić i je zrobimy nie po 7 latach, jak wy. Ja bym chciała, żeby się ktoś skupił na tym, żeby ludzie naprawdę nie bali się reagować, nie bali się mówić o przemocy, widzieli, że dziecko jest pobite, mimo że to nie jest ich dziecko. Więc pani dyrektor, tu jest cały problem w tym, że my ciągle dyskutujemy, jak wzmocnić rodzinę i tą rodzinę trzeba wzmacniać i ochrona polskiej rodzinie się należy. Natomiast z drugiej strony my nie możemy przymykać oka na dziejące się w rodzinie dramaty i tragedie, na dziejące się w rodzinie swego rodzaju no, zachowania, można powiedzieć, katorżnicze. I to jest kwestia otwarcia także tego sąsiedzkiego i w mieście, i na wsi, że jeśli widzę, że to dziecko jest poniewierane, że dzieje mu się krzywda, to biblijnie zwracam uwagę najpierw tym rodzicom, najpierw temu ojcu. Ale jeśli nie, to trzeba mieć tą obywatelską odwagę. Iść do sądu, iść do GOPS-u, bo tu w tej sprawie... To nie jest żaden donos, to jest po prostu... Nie donos, to jest informacja, nie, bo tu mamy sytuację taką, panie ministrze, tu mamy taką sytuację, że GOPS coś opisał, szkoła coś opisała, dała do sądu, a sąd na podstawie tych dokumentów nie mógł podjąć decyzji, bo jak dziś wiemy, ta informacja była niepełna. Tylko problem polega na dobrze, tym, proszę państwa, mamy bardzo... Proszę panów właściwie. Tylko, ale my właściwie kończymy, a chciałam jeszcze o coś innego zapytać. Przepis kodeksu karnego, tu nie jest obywatelski obowiązek, tylko powinność. Właśnie z panem prezydentem Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło artykuł 240. Jeżeli wiesz o czynie zabronionym, masz poinformować. Jeżeli nie, poniesiesz odpowiedzialność. Ale panie ministrze, nie było tego przepisu. No i co z tego? Ktoś powie, że nie widział, nie słyszał i nie ale wie. Ale jeżeli ma prawdopodobieństwo, jest, że był czyn zabroniony, ma poinformować. Inaczej kara jest ale panowie za to. Mają rację, tylko wcześniej trzeba zrobić to, o czym było mówione przed chwilą, czyli musi być akcja społeczna, bo ludzie muszą się nauczyć, że bicie jest czynem zabronionym. I minister edukacji w związku z tym nie może już tak mówić. I trzeba to ułożyć w system i wtedy macie rację i mi się to podoba. Tylko trzeba myśleć dobrze, całościowo. Kończymy, ja rzuciłam temat, pan poseł Kowal nie podjął tego tematu, chciałam zapytać pozostałych posłów opozycji. No to może ja na to odpowiem, bo nie... No proszę bardzo. Ja uważam, że to jest nie okej i mówię tu zupełnie, nie będę tego ciągnął, jeżeli audycje w publicznych mediach są prowadzone na zasadzie komentowania liderów opozycji, wyrwanych z kontekstu. To nie jest wyrwane z kontekstu. A nawet cytatów, które nie padły. Ja po prostu nie się w to nie bawię. Cytat to wszystko... padł. Nie, Jarek, ten, który przytoczył, Jarek nie było no dobrze, ale ten, który ja nie można tak robić, bo to jest nie okej wobec naszych słuchaczy i wobec, myślę, nas, że pytanie, i wobec siebie że pytanie nawzajem. Było okej. Okay. Nigdy czy, nie chciał czy w kampanii, tak traktowany. Czy w kampanii fajnie jest odnosić się do elektoratów, no, ale a nie mówię, do przeciwników. Ale przecież pierwsza reakcja rządu Paweł, na tę tragedię Paweł. Była taka, że rząd chciał kary śmierci. No to kto zaczął? Paweł, tego obronić się nie da. Zwyczajnie, bo nie można stygmatyzować jakiegokolwiek elektoratu. Tak jak nie godzę się z tym, jak Jarosław Kaczyński stygmatyzował elektorat i mówił, że ci są lepszego, ci są gorszego sortu, tak również nie może powielać tego Donald Tusk. Naprawdę trzeba skończyć z tą starą polityką, że tak powiem, podziałów i konfrontacji. Trzeba zaproponować coś wspólnego dla Polski. No. Dziękuję panom bardzo. Marek Sawicki, Michał Wójcik, Paweł Kowal, Jarosław Selin, Marek Rutka, dziękuję. Łukasz Rzepecki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia.